Zapraszamy na spotkanie z artystą, na których będzie można zmierzyć się z trudem piernikarskiego rzemiosła. Mamy nadzieję, że efektem naszego spotkania będzie własna forma piernikarska, którą będzie można wykorzystać w okresie świąt Bożego Narodzenia. Zajęcia, film poprowadzi Tomasz Karamon, snycerz z Dolnego Śląska, który swoje prace tworzy w oparciu o wielowiekową tradycję tworzenia form piernikarskich na Dolnym Śląsku. Film powstał ze środków Muzeum Historii Polski i dofinansowany został z programu Patriotyzm Jutra. Cześć, mam na imię Tomek. W wolnym czasie zajmuję się tworzeniem drewnianych form piernikarskich. Wspólnie z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie, działem edukacji w ramach programu Patriotyzm Jutra zapraszam Was do obejrzenia filmu, w którym dowiecie się, jak stworzyć, wyrzeźbić swoją pierwszą drewnianą formę piernikarską. Dzisiaj myśląc i mówiąc o pierniku, pewnie większość z Was ma na myśli pachnące korzennymi przyprawami ciasteczko, udekorowane lukrem, albo po prostu paczkowane, oblewane czekoladą pierniki, jakie można dostać w każdym praktycznie sklepie. Mało kto jednak pamięta, że w dawnych czasach, mniej więcej od średniowiecza do początków XX wieku, pierniki wyglądały zupełnie inaczej. Jak? Otóż były wytwarzane z drewnianych form piernikarskich. Misternie i bardzo bogato rzeźbionych drewnianych klocków, przeróżne motywy, przeróżne kształty, przeróżne wzory. Zwróćcie uwagę, jak misternie i ażurowo rzeźbionych. Z takich oto form wytłaczano pierniki figuralne. Pierniki figuralne produkowano w ten sposób, że ciasto rozwałkowywano na płasko, wykrajano mniej więcej kształt odpowiadający kształtowi danego klocka, przykładano ciasto do formy, następnie palcami wciskano to ciasto w formę, tak aby te wszystkie detale i wszystkie szczegóły odbiły się w cieście. Po wciśnięciu ciasta w formę, formę odwracano i uzyskaliśmy odbity piernik figuralny. Zwróćcie uwagę na piernik i na formę. To są lustrzane odbicia. Snycerz, rzeźbiąc formę, zawsze musiał myśleć negatywem, tak? Czyli lustrzanym odbiciem, co często utrudniało sprawę, bo nie dość, że musiał myśleć właśnie, nie chcę powiedzieć negatywnie, ale lustrzanym odbiciem, to jeszcze musiał myśleć tak, aby te wszystkie płaszczyzny, te wszystkie powierzchnie tak rozdzielić i tak przedstawić, żeby po odbiciu ten piernik, jak sami widzicie, sprawiał wrażenie trójwymiarowego. Jaką funkcję pełnił taki piernik figuralny? Był nie tylko słodkim przysmakiem, podarunkiem, nagrodą w konkursie, ale pełnił dzięki swoim motywom, dzięki rozbudowanej symbolice taką formę komunikacyjną. Ja mówię tak potocznie, że to był messenger tych dawnych czasów. W jaki sposób to działało? Na przykład chcąc życzyć komuś szczęścia, zamożności, można było mu podarować formę w kształcie dzika, z symbolem dzika. Chcąc okazać na przykład komuś szacunek, przyjaźń albo go pozdrowić, można było mu wręczyć piernik figuralny w kształcie rękawiczek. Dzieciom rozpoczynającym naukę szkolną, aby się pilnie uczyły, wręczano piernikowe abecadło. Starszym osobom z kolei na przykład wręczano fajki, zegarki, okulary. Piernik figuralny w dawnych czasach był ściśle związany z życiem ludzkim, w tym takim cyklu życia ludzkiego od urodzin aż po śmierć, związany z obrzędowością, z religijnością, z mitologią, z dawnymi wierzeniami, ale również właśnie przede wszystkim z komunikacją i komunikowaniem innym ludziom naszych intencji, tego, co chcemy im powiedzieć, przekazać w formie słodkiego podarunku, w formie właśnie takiego symbolicznego piernika. Skoro wiecie już, czym jest mniej więcej piernik figuralny i do czego służyły formy piernikarskie,
powiem Wam, co będzie potrzebne, aby wykonać swoją pierwszą własną formę piernikarską. Najważniejsza rzecz, jakiej potrzebujecie, to stabilne biurko lub blat stołu, które nie będzie się ruszało w trakcie, kiedy będziecie operowani na nim dłutami. Potrzebny Wam jest kawałek drzewa, specjalnie przycięty pod formę. Tutaj trzymam akurat lipę. Lipa, która jest dosyć miękkim, bardzo miękkim w sumie drzewem, jest świetna dla osób początkujących. Nie nastręcza trudności przy rzeźbieniu. Nie trzeba używać do niej na przykład takiego pobijaka do dłut, który jest wymagany przy twardszych gatunkach drzewa, jak na przykład grusza. Ten klocek możecie dostać w Głogowskim Muzeum w dziale edukacji. W dziale edukacji są dwa rodzaje drzewa. Możecie też spróbować z olchą, która jest dużo twardsza, bardziej wymagająca. Niemniej ja na sam początek polecam na swoją pierwszą formę zawsze zacząć od lipy. Dobrze, czyli mamy stół, mamy drewniany klocek. Będziemy potrzebowali jeszcze coś, czym możemy ten drewniany klocek przymocować do stołu, tak żeby w czasie rzeźbienia nam nie latał po stole. Jest kilka sposobów, w jaki możemy go przymocować do stołu. Jeśli macie w domu na przykład jakiś ścisk, możecie po prostu ściskiem złapać ten drewniany klocek razem ze stołem. Ci, którzy mają żyłkę Majsterkowicza, mogą spróbować sobie skonstruować taką, jak widzicie na filmie, drewnianą stolnicę do rzeźbienia. Dlaczego stolnicę? Bo jest ona zbudowana podobnie jak taka tradycyjna stolnica do rozwałkowywania ciasta, na przykład na pierogi. Tą stolnicę zrobiłem akurat z fragmentu parapetu, takiego zwykłego sosnowego parapetu, jaki można dostać w każdym markecie budowlanym. Do tego fragmentu parapetu, on ma wymiary mniej więcej 30 na 30 cm, przymocowałem dwie kantówki, dwie przycięte kantówki. I wszystko jest zmontowane w taką literkę S. Dlaczego? Jak oprzemy tą stolnicę do rzeźbienia o biurko czy o nasz stół, to zawsze jak będziemy posługiwali się dłutem, rzeźbili naszą formę od siebie, od strony ciała, to ten klocek nigdzie nie powinien nam polecieć. Ja tutaj dodatkowo po bokach zamocowałem takie kątowniczki, które dodatkowo stabilizują ten fragment drzewa. Jak to działa? Kiedy chcę rzeźbić w ten sposób, to klocek opiera się z jednej strony na łacie, a z drugiej strony na kątowniczku. Czyli jest całkiem stabilny. Dodatkowo mogę przytrzymać tą stolnicę swoim własnym ciałem, opierając się o nią, także zobaczcie, tutaj nic mi się nie rusza. Kiedy chcemy zmienić kąt rzeźbienia, tak żeby było wygodnie, możemy go po prostu obrócić. W ten sposób, albo po prostu w ten sposób. Dobrze, czyli mamy już stół, mamy stolnicę, mamy kawałek drzewa. Co jeszcze potrzebujemy? Najważniejszej rzeczy, czyli narzędzi. Żeby wyrzeźbić swoją pierwszą formę, polecam na start tak zwany komplet dłut Stark czeskiego producenta firmy Narex. Te dłuta możecie wypożyczyć również w dziale edukacji Głogowskiego Muzeum. To jest komplet 5 prostych, krótkich dłut o 5 różnych profilach z małą rękojeścią. Możecie zobaczyć porównanie, jak wyglądają te dłuta w porównaniu do dłut profesjonalnych. Dłuta profesjonalne, rzeźbiarskie są znacznie dłuższe, są też wykonane z wysokogatunkowej stali, przez co są po prostu droższe. Natomiast ten komplet dłut Start jest wykonany z tańszej stali, ale też kosztuje niewiele. Osoba, która chce zacząć swoją przygodę z rzeźbieniem, nie musi inwestować dużych środków od razu na start w zakup profesjonalnych dłut, ale może kupić taki prosty zestaw startowy i sprawdzić, czy rzeźbienie to jest faktycznie to, co chciałaby robić. Jak już mówimy o dłutach, warto wspomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i obchodzeniu się z nimi. Pamiętajcie, że zawsze, jak będziecie rzeźbili swoją formę,
trzymali dłuto. Po pierwsze, nigdy nie pracujcie dłutem jedną ręką. Często się zdarza podczas pracy w lipie, która jest bardzo miękkim drzewem, że dłuto może nam wyskoczyć z drzewa i polecieć do przodu. Jeśli naprzeciwko będzie znajdowała się jakaś osoba, no po prostu możemy zrobić jej krzywdę. Podobnie, jak pracujecie jedną ręką, nigdy nie kładźcie i nie przytrzymujcie sobie klocka drugą ręką naprzeciwko. To jest najczęstsza sytuacja, która się zdarza podczas warsztatów, gdzie ludzie często po prostu się ranią. Zapominają się, przytrzymują sobie jedną ręką ten klocek, a drugą pracują, no i często to dłuto wyskakuje i trafia niestety w palec. Ostatnia bardzo ważna zasada, w sumie przedostatnia, nigdy nie rzeźbimy do siebie, tak? Czas samurajów przeminął i nikt z was pewnie nie chciałby popełnić żadnego seppuku ani harakiri, więc nigdy nie pracujemy i nie rzeźbimy do siebie, bo to dłuto po prostu może wyskoczyć i trafić nas w jamę brzuszną. Zawsze też pamiętajcie, ja to porównuję tak, że do sytuacji, że jak na przykład mamy samochód, tak? Czyli wyobraźcie sobie, że dłuto jest karoserią samochodu, wasza ręka jest silnikiem, która napędza ten samochód, a żeby wszystko sprawnie działało i żeby było bezpiecznie, to samochód potrzebuje hamulca, czyli drugiej ręki. Zawsze rzeźbiąc, trzymajcie, jeśli jesteście praworęczni, trzymajcie po prostu lewą rękę, która kontroluje energię, którą wkładacie w rzeźbienie. To zawsze zapobiegnie jakimś niekontrolowanym ucieczkom dłuta gdzieś na drugą stronę. Dobrze, mamy chyba wszystko, tak? A nie, jeszcze nie. Przyda się również ołówek. Ołówek do rysowania wzorów na formie. I kawałek plasteliny. Po co jest potrzebna plastelina? Jak już będziemy na końcowym etapie tworzenia formy, będziemy mieli płaszczyznę, na której będziemy rzeźbili szczegóły, to dzięki plastelinie możemy sprawdzić, czy wszystko idzie nam zgodnie z planem. Odciskamy sobie wtedy dany fragment w plastelinie, uzyskujemy pozytyw, lustrzane odbicie i widzimy, czy wszystko idzie tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. Ok, ostatnią, najważniejszą rzeczą jest pomysł. Pomysł na formę, czyli to, co chcemy wyrzeźbić. Ja dzisiaj pokażę wam, jak zrobić swoje pierwsze piernikowe serce. Chyba najbardziej znany, uniwersalny i ponadczasowy motyw, który przetrwał wieki, jest doskonale znany i rozumiany do dziś. Zatem zapraszam. Przejdziemy za chwilę do kolejnego etapu, gdzie pokażę wam, jak przenieść ten swój szablon, czyli piernikowe serce, na drewniany klocek. Mamy przygotowane wszystkie narzędzia i materiały, zatem możemy zaczynać i brać się do roboty. Pierwsze, co potrzebujemy, aby stworzyć swoje własne piernikowe serce, to szablon tego serca, szablon zrobiony z papieru. Możecie sobie ściągnąć na przykład z Google'a, z internetu, prosty szablon serca, następnie go wydrukować i wyciąć. Możecie również sami spróbować narysować bez szablonu, jeśli macie pewną rękę, serce na materiale, na naszym klocku piernikarskim. Szablon jest bardzo ważną i bardzo pomocną rzeczą. Pokażę wam, w jaki sposób ja używam szablonu, tworząc formę. Tutaj akurat mamy Mikołaja z Głogowa. Najpierw wycinam szablon Mikołaja, odrysowuję go na formie. Po odrysowaniu go na formie robię specjalny rand dookoła, wgłębiony. Wybieram tą pierwszą równą warstwę drzewa, która będzie jakby bazą pod pozostałe poszczególne płaszczyzny tego Mikołaja, które będą na różnych wysokościach, tak aby potem po odciśnięciu z tej formy piernika, tak jak pokazywałem wam na tym przykładzie, sprawiał on wrażenie trójwymiarowego, tak? Czyli aby miał różne płaszczyzny i wszystkie te elementy ładnie się wyróżniały od pozostałych części. Szablon zawsze odkładam na bok, zbieram tą pierwszą wierzchnią warstwę materiału i później znowu ponownie przykładam szablon
i zabieram się za opracowanie poszczególnych płaszczyzn, czyli posługując się takim cieniutkim dłutkiem, pracując na przykład nad głową, zaznaczam sobie na szablonie, wciskając to dłutko przez kartkę papieru w drzewo, zaznaczam sobie poszczególne płaszczyzny, odkładam szablon, pracuję nad daną płaszczyzną. Jeśli muszę coś jeszcze dopracować, przykładam szablon, zaznaczam kolejne płaszczyzny i tak dalej, i tak dalej. Jak już wydrukujecie, czy też narysujecie swoje serce na kawałku drzewa, przejdziemy do kolejnego etapu, czyli zrobienia rantu. Rantu dookoła serca. Pokażę Wam na przykładzie, o co chodzi z tym rantem. Spójrzcie tutaj. Rant, czyli brzeg serduszka, zagłębiony w drzewie mniej więcej na 4 do 5 mm. Rant stanowi granicę pierwszej płaszczyzny. Czyli tworzymy wygłębioną powierzchnię, głęboką na 4 do 5 mm, równą. Jak już ją stworzymy, to wtedy przejdziemy do kolejnego etapu, czyli na tak wgłębionej i zagłębionej powierzchni będziemy rzeźbili kolejną płaszczyznę w głąb, czyli wszystkie te detale, drobne elementy, to wszystko, co podpowie nam wyobraźnia. Aby zrobić rant dookoła naszego serca, potrzebujemy dwóch dłut z naszego kompletu. Takiego prostego, ściętego pod kątem dłuta, które będzie pomocne do zrobienia tych prostych linii. I dłuta w kształcie takiej małej łódeczki lub kołyski, za pomocą której zrobimy tutaj te zaokrąglone płaszczyzny. Tym prostym ściętym dłutem posługujemy się w ten sposób, że wbijamy je w materiał głęboko. Im głębiej, tym lepiej. Ten rant jest bardzo ważny, bo od jego dobrego wykonania będzie później zależała cała estetyka tego waszego piernikowego serduszka. Tworząc te proste linie tutaj u podstawy serca, wbijamy to dłuto w materiał i robimy taką kołyskę ręką. Później wbijamy kolejne pół centymetra dalej i robimy kolejną kołyskę pół centymetra dalej. Znów wbijamy głęboko i robimy kolejną kołyskę. W przypadku tych zaokrąglonych powierzchni robimy tak samo. Czyli wbijamy dłuto i już ja z nim prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Schodzimy w dół na mniej więcej 4 do 5 km. 4 do 5 mm oczywiście. I tak kawałek po kawałeczku, aż zrobimy cały rant i wtedy przejdziemy do kolejnego etapu. Jeśli wszystko poszło Wam dobrze, Wasz rant wokół kształtu serca powinien wyglądać mniej więcej w ten sposób. Czyli wgłębiona, wcięta linia na głębokość, tak jak wcześniej mówiliśmy, 4 do 5 mm. To jest bardzo ważny etap pracy, żeby ta linia była jednostajna i głęboka. Dlaczego? Bo to będzie wpływało na całą estetykę naszego serduszka. A za chwilę powiemy sprawdzam. Czyli przechodzimy do kolejnego etapu, w którym będziemy wybierali tą wewnętrzną część serduszka. Użyjemy w tym celu takie dłuto w kształcie takiej delikatnej łódeczki i zabieramy się do roboty. Wybieramy kawałeczek po kawałeczku, wciskając dłuto tak mniej więcej pod kątem 45 stopni, w odległości mniej więcej pół centymetra od tego rantu. Kawałek po kawałeczku, aż wybierzemy cały brzeg dookoła naszego serduszka. Jeśli rant jest dostatecznie głęboki, to tak jak widzicie na moim przykładzie, te wióry z łatwością odchodzą, tak? Gdy dłuto spotyka się z krawędzią brzegu, wióry same odchodzą. Jeśli rant zrobiliście za płytki, często na krawędzi rantu będą tworzyły się zadziory i trzeba będzie po prostu ten rant podcinać i pogłębić jeszcze raz. Po zrobieniu dookoła, po wybraniu materiału tutaj dookoła rantu,
powinniście uzyskać mniej więcej taki właśnie efekt. Ja już to sobie oczywiście zawczasu wcześniej przygotowałem, żeby wam pokazać i nie nudzić was tutaj przed kamerą, jak pracuję dłutem. Spójrzcie, rand jest na tyle dostatecznie głęboki, że mamy tutaj bardzo fajną, wyraźną, ostrą krawędź. I możemy przejść do kolejnego etapu, czyli zająć się wybraniem tutaj pozostałego tego środka materiału. Jak będziecie pracowali dłutem, również tym w kształcie takiej delikatnej wódeczki, zwróćcie uwagę, jak idą słoje. W przypadku tego mojego fragmentu klocka piernikarskiego, słoje idą w ten sposób, poziomo. Czyli najłatwiej będzie mi wybierać środek, jeśli będę pracował równolegle ze słojami, tak? Czyli wybierał słoje tak, jak idą przez drzewo. Pamiętajcie, wybierając materiał, żeby nie schodzić tym dłutem zbyt głęboko. Dlaczego? Bo schodząc zbyt głęboko, stworzą wam się zadziory, które będziecie później musieli z drugiej strony odcinać. Najlepiej pracować dłutem, pokażę wam to z profilu, taką delikatną łódeczką. Czyli dłuto zagłębia się w materiał i wychodzi, tak? Czyli taka łódeczka. Delikatna łódeczka i możemy wtedy kawałeczek po kawałeczku, nie śpiesząc się, wybierając cały materiał. Jeśli chcemy później wyrównać takie fale, które nam się utworzą, możemy obrócić formę, delikatnie przesuwając dłutem w odwrotną stronę niż idą słoje, możemy pościnać te wszystkie fałdki i zagłębienia, które nam się tutaj tworzą. Po wybraniu całej zawartości powinniście uzyskać mniej więcej taki efekt. Czyli rand głęboki na 4, tak do 5 mm i środek serca, który jest płaską powierzchnią. Te dłuta są dosyć szerokie i macie dosyć ograniczoną liczbę profili, więc jeśli jesteście perfekcjonistami i na przykład chcecie uzyskać jednolicie płaską powierzchnię, to możecie na przykład użyć papieru ściernego i papierem ściernym to sobie bardzo ładnie zeszlifować. W ten sposób mamy tą naszą pierwszą podstawową płaszczyznę, dzięki której po odciśnięciu w niej ciasta nasze serce będzie stosunkowo głębokie i będzie miało ten taki charakterystyczny wypukły kształt. Mając tak przygotowaną powierzchnię, możemy przejść do ostatniego etapu tworzenia naszej formy, czyli do rzeźbienia detali. Tutaj możecie się posłużyć już swoją wyobraźnią i stworzyć dowolne detale, takie jakie wam przychodzą na myśl. Pamiętajcie, że zawsze to, co tworzycie, jest lustrzanym odbiciem, tak? Czyli to, co wyrzeźbicie, jest zawsze negatywem. Czyli na przykład, jeśli chcecie w serce wpisać jakieś inicjały, warto sobie najpierw na kawałku papieru napisać litery, które będą lustrzanym odbiciem, tak? Lustrzane odbicie po odciśnięciu w cieście da wam właściwą literę, tak jak ona wygląda poprawnie w alfabecie. I to by było chyba na tyle. Życzę wam przyjemnej pracy, pracy z dłutami, bardzo przyjemnej. Dziękuję wam bardzo za poświęcony czas. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do zadawania ich, do komentowania pod filmem. Na wszystkie pytania postaram się wam odpowiedzieć. Jeśli potrzebujecie jakichś dodatkowych wskazówek, porad, piszcie śmiało, na wszystkie odpowiem. Trzymajcie się, cześć czołem.